Wiesz, panie, że Golden Allgemeine? Wygląda jak Golden. Wygląda na chyba zegareczek malutki. Tu jest kurwa klejnocik jakiś. Nie będzie zegarek. Jeszcze. Ciekawostka. Właśnie przed chwilką między groszkami wyskoczyła nam patka, jak się nie mylę. Niebieski kolor chyba oznaczał Hauptmana. Zapewne nie jestem. Fajna, wczesnego wzoru. Z trochę twardszego materiału. Dlatego też się zachowała. No i już po wyszczotkowaniu. No był palon, niestety już się rozpada. Plastikowe pudełeczko po tabletkach. Takie dwa smutki nam wyszły. Była chyba chochla. A na tym niestety, ale chyba ją wyżarło. Zostało się tylko 39 z tym. Prawie metr. Głęboko nie był. Teraz tam taka ciekawostka wpadła.
treningi, ale w banderoli. Kolejny sygnał dały nam dwie skrzynki do karabinu maszynowego MG. O, tu mamy rączkę. A, pusta. Ale w bardzo ładnym stanie. No, jak na stalową. Ładna. Tutaj Państwo teraz widzą rekonstrukcję zdarzeń. Jak kolega przed chwilą ciachnął piękny przedmiot. Właśnie go zgubił. Właśnie go zgubił. Kończymy film. Zegarek. Myślisz, panie, że Golden Allgemeine? Wygląda jak Golden. Wygląda na chyba zegareczek malutki. Jest kurwa klejnocik jakiś. Nie będzie zegarek. Może być dewizka otwierana. Może coś takiego. No, ale pachnie troszkę złoto. Pamiętasz? Sim. Pogratulować. Mieliśmy sygnał. No na razie nie wiadomo na co. Jakieś gwoździe, coś. Na dnie między gwoździami kolor. No i jest czacha oddziałów pancernych. Część godzinka do jakiegoś pojazdu.
wygląda na zdrowie. Robię standardowo fajny, duży śmietnik. Na razie nam taki jakiś guziczek wpadł. Nie jestem pewny, czy to nie jest przypadkiem jakiś pruski bączek na czapkę. Coś ten deseń. Niestety, ale ta gleba strasznie brudzi ręce. Zresztą widzicie. No niestety, trzy pary rękawiczek poszły. To nam taki fajny talerzy wpadł. Niestety, reszty nie było. Jakaś reklamówka gdańskich likierów. No i tak to sobie wygląda. I teraz, żeby nam się na łeb nie zapadło, chcąc iść i głębiej, i dalej do przodu, w mniej zbadane sorty, ze ścianki wypadł nam zegarek, cebulka. Srebrny łańcuch. Obudowy ma zdjęte. Dlatego wspomniałem o lato rdzy. Tam trafiliśmy jakiś pseudomapnik. Na oczy się udało znaleźć. Thank you.